Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy robić z wałeczków takie dzbanuszki. Kacper, pokaż, bo myśmy już przygotowali dwa. O, będą tak wyglądały, ale krok po kroku chcemy Wam pokazać, jak powinno coś takiego powstać. Dziękuję, Kacper. Zaczniemy najpierw od kuleczki. Kuleczki sobie turlamy, żeby były jak najrówniejsze. Potem delikatnie tą częścią dłoni naciskamy, przekręcamy drugi raz, żeby zrobić dno. Okrąglutkie dno. Oczywiście, jeśli ktoś nie chce okrągłego, może zrobić inny kształt. Myśmy wymyślili, że zrobimy okrągłe. Teraz patyczkiem dookoła tego dna drapiemy. Robimy znowu taką drabinkę dla biedronki. Raz, ciach, ciach, ciach. Nie za długie te kreseczki, nie za głębokie, nie robimy dziur, tylko szybciutko sobie drapiemy. Kręcicie sobie kółeczkiem i drapiecie. Powstaje taka, zobaczcie, drabinka. Oczywiście, co robimy znowu? Moczymy, tak jest. My tutaj z Kacperkiem przygotowywaliśmy sobie już wcześniej wałki. Wałki muszą być grubości palca, po to, żeby można było jeszcze trochę tej gliny wykorzystać i ściągać. Dookoła, tam gdzie mamy podrapane, przykładamy, dociskamy i teraz musimy zaciągnąć glinę od zewnątrz. Pierwszy wałek musi być zaciągnięty od dołu do góry. W ten sposób, tak? Można trzymać w rękach i to robić, można położyć na desce i kręcić sobie pracą na desce, komu jak wygodniej, dobrze? Tylko najważniejsze jest z dołu do góry, od zewnątrz. Jak już to zrobicie, potem w poprzek paluszkiem wyrównajcie wszystko w ten sposób. O, tak wyrównajcie sobie, żeby było ładnie. Można jeszcze poturlać, też będzie równo. O, widzicie, w ten sposób jest wszystko gładziutkie. A teraz w środku ciągniemy górę. Glinę, przepraszam, z góry do dołu. Też przekręcamy. Trzymajcie sobie od zewnątrz, żeby się nie zdeformował ten dzbanuszek, żeby okrągły był. I tak jednym palcem można w środku zaciągnąć. Kacper, już bardzo ładnie. O, w ten sposób wygładzamy i mamy pierwszą warstwę. To jest bardzo ważne, żeby nam się tutaj nic nie rozkleiło i żeby wszystko było ładnie zrobione i nie przeciekał nam dzbanuszek. Znowu moczymy i teraz posłuchajcie, przykleimy trzy warstwy, dobrze? Trzy warstwy, trzy wałeczki. Ucinamy, łączymy, jeden. Znowu moczymy, dobrze? Każdy pamięta o moczeniu. Zobaczcie, został mi taki krótki, ale to nic, ja go odłożę, jeszcze go na pewno do czegoś wykorzystam. Drugi, znowu docisnęłam, kolejną warstwę znowu moczymy i znowu, słuchajcie, przyklejamy. O, mam już trzy warstwy dociśnięte, pomoczone i teraz kciukiem, ręka trzyma od zewnątrz na dzbanuszek, kciuk w środek do dołu ściąga glinę, tak? W środku zawsze ciągniemy glinę do dołu, ale po to trzymamy rączką, żeby nam się nie zdeformował ten dzbanuszek, żeby był równiutki. Ale zawsze można uratować, nawet jak troszkę się zniekształci. Popatrzcie jak. W ten sposób, widzicie? Najlepiej tu trzymać paluszki. O, tak, żeby nie zgnieść, nie zrobić z tego jajka. Zobaczcie, nieładnie by to wyglądało. Prawda? A my chcemy mieć okrągły dzbanuszek, bo tak żeśmy sobie wymyślili. Ja już mam gotowe. Kacper, też poturlaj sobie, żeby z wierzchu było ładnie wygładzone. Ja jeszcze dodam, mam tu jeszcze jeden wałek, więc chyba jeszcze dodam, żeby był troszkę wyższy. O, też szybciutko ściągnę glinę w dół, żeby było równiutko. Słuchajcie, teraz chcielibyśmy nasze wazoniki, dzbanuszki czy miseczki, zależy co kto będzie robił. Chcemy ozdobić. Jak widzieliście na wzorze, zrobiliśmy sobie kwiatek powstał i serduszko. Ja będę chciała zrobić kwiatek. Kacper już mi wcześniej powiedział, że chce zrobić serce. Serce powstaje, słuchajcie, z takiej kuleczki. Trzeba ją spłaszczyć.
Potem szczypnąć z jednej strony, wcisnąć glinę z drugiej i powstaje serduszko. Ja z kolei zrobię kwiatek. Kwiatek robię z kawałeczków gliny, turlam sobie kuleczki. Już je wszystkie przygotuję wcześniej. O, w ten sposób. Tu już będą czekały na mnie. Już mam uturlane. O, tym razem może zrobię trochę inny kształt tych płatków. Nie takie zupełnie okrągłe. Dociskam sobie tutaj. O, w ten sposób, żeby powstał jak gdyby taki listeczek, tak? O. No i środek będzie okrągły. Wszystko, słuchajcie, drapiemy jak zwykle. Wszyscy o tym pamiętają. Bez podrapania nie można niczego przyklejać. Bo to po prostu podczas schnięcia, słuchajcie, odpadnie. Także to jest bardzo ważne. I znowu moczymy. Ja już sobie, ponieważ wszystko przygotowałam wcześniej. Kacper, jak tam ci idzie? Już Kacper to już nawet, słuchajcie, przykleja. Zacznę od środeczka. Przykleję sobie środek. I potem płatki. O, w ten sposób, widzisz? W ten sposób. Zobacz, Kacper, chodzisz. Tak? Popatrzcie. Już mam trzy przyklejone. Cztery. Och, słuchajcie, zabrakło mi jednego. Muszę szybko dorobić. Wykorzystam wałki, które tutaj miałam. I sobie, ty już masz gotowe, to pokazuj wszystkim. A ja dokończę mój kwiatek. Widzicie, jakie serduszko Kacper przykleił? A ja mam ostatni płatek do przyklejenia. Dociskam jeszcze, popatrzcie, tą częścią dłoni. Trzymam w środku, żeby nic mi się nie zniszczyło i mam już gotowe. Tak wygląda, słuchajcie, mój dzbanuszek z kwiatkiem, a tak wygląda Kacpra z sercem. Można jeszcze, i myślę, że to warto zrobić, na przykład zrobić gałązkę dla kwiatuszka. Kacper, ty możesz na przykład zrobić drugie serce z drugiej strony. No i myślę, że takie wystarczy. Tak wystarczy. Dobrze, to jeszcze wygładź tu poproszę cię. Dobrze, i w środku zrób, a ja jeszcze zrobię, pokażę dzieciom, jak zrobić gałązkę. Taki wałeczek sobie troszkę cieńszy uturlałam niż palec, który był potrzebny do robienia dzbanuszka. Znowu drapię. W ten sposób, widzicie? Moczę. I przyklejam. Dociskam. Zobaczcie, wszystko robię z dwóch stron. Trzymam paluszek w środku, bo gdybym tego nie zrobiła i nacisnęłabym, to znowu by mi się wszystko zepsuło. Mam już gałązkę, jeszcze zrobię listek. Listek też robimy, słuchajcie, z kuleczki. Taką mam kuleczkę tutaj, spłaszczam ją. O, teraz jest taki guziczek, powstał. I zobaczcie, jak prosto zrobić listek. Szczypiemy z dwóch stron, znowu spłaszczamy, szczypiemy, spłaszczamy. I powstał listek. Ten listek też trzeba podrapać. Drapiemy. I popatrzcie, tutaj sobie przykleję. Może tutaj. O, tak, listeczek. Ale listeczki mają jeszcze żyłki. Płasko trzymam narzędzie w ten sposób. I robię. Patrzcie, jak ładne. Żyłki na moim listku. O, Kacper, ty masz dłuższą rękę, pokażesz wszystkim. Dobrze, dziękuję ci bardzo. I tak powstał dzbanuszek z gałązką, kwiatkiem i listkiem, a u Kacpra z serduszkiem. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia. Pa, pa.